Hej, cześć, witajcie. Z tej strony z Masło i zaprosiłem dzisiaj do studia wujka. Cześć, wujek. Siema. Ale siadło. Tak, więc dzisiaj mamy taką serię, że będziemy robić co? Komputery. Ale w specjalny sposób, ponieważ mamy bardzo ograniczony budżet na to, żeby je poskładać. Tak, dzisiaj startujemy z budżetem 500 zł, a o kolejnych budżetach prawdopodobnie będziecie decydować wy w komentarzach. Lecimy. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo dobrze przyjęły się na naszym kanale bitwy Radeiko kontra Stilgar, także pomyśleliśmy, że zrobimy również coś takiego Tech Testers kontra Zmasło, Zmasło kontra Tech Testers i będziemy się bić na komputery. Ale żeby było ciekawie, pomyśleliśmy, że nie będziemy się ograniczali tylko i wyłącznie do nowych komputerów i do bardzo wysokich budżetów, ale spróbujemy zbudować coś przyziemnego. Z tego powodu pierwsze nasze wyzwanie to jest komputer do 500 zł. Także startujemy z bardzo niskiego pułapu. Jeżeli format się przyjmie, to planujemy dotrzeć do bardzo wysokich, ale możecie nam sugerować już w tej chwili, jakie następne pułapy, szczeble cenowe chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Także sekcja komentarzy należy do Was. Może 250 zł. Może być 250, możemy iść w dół. Może być za 100, ale... Ej, ale to wtedy może jakiś retrokomputer, wiesz, stare gierki. Może być retrokomputer. Słuchajcie, możliwości są nieskończone, nie? Ja już mam pomysł na 250 zł. Ja już mam pomysł na 250 zł, taki, że wiesz... Taki, że mnie z kapci wywali? Tak, tak. Dobra, moja taktyka na ten pojedynek była dość ciekawa, bo przyznam się, że jak zobaczyłem ten komputer, to oczy zrobiły mi się duże jak 5 zł i trochę napaliłem się jak dzik na szyszki. Otóż pomyślałem, że wezmę sobie starą stację roboczą, bo wydała mi się to spoko taktyka z kilku powodów. Stare stacje robocze mają dość mocne zasilacze, mój ma 550 W i do tego dużo stacji roboczych korzysta z procesorów Intel Xeon, które są dość tanie i stosunkowo mocne. Dodatkowo mamy też RAM ECC, który jest stosunkowo tani i można w prosty sposób rozbudować swoją pamięć. Koniec końców ja kupiłem mojego HP XW6400 za 167 zł, który ma dwa procesory Intel Xeon 5160, które mają podwardzenie i 3 GHz, 8 GB RAMu, niestety DDR2 ECC FBDIMM, więc tutaj Kamil myślę, że troszeczkę może mi spuścić łomot. Miałem dysk 250 GB HDD, który miał przepracowane 34 tysiące godzin, czyli 4 lata non-stop prawie. Do tego dokupiłem za 6 zł za sztukę Xeony, które są czterordzeniowe, czterowątkowe, więc mam tutaj dwa procesory i w sumie 8 rdzeni, 8 wątków taktowanych 2-3 GHz. Do tego dorzuciłem jeszcze kartę graficzną GTX 660 i dysk SSD udało mi się od Intela wyszarpać używany za 70 zł i ma pojemność aż 180 GB. Ty, a ile gier jest w stanie wykorzystać dwa procesory, tak żeby skorzystać faktycznie z tych zasobów? Windows to widzi, wiesz, jako procesory logiczne, więc normalnie gry z tego korzystają, tylko problemem jest co innego, że przez to, że mamy dwa osobne procesory, to są trochę opóźnienia, nie? Komunikacja więc... jest opóźniona, tak, jeszcze z twoim RAMem. Tak, jeszcze z moim RAMem, który jest w pełni buforowy, ale koryguje błędy w locie. Oj, mój nie ma błędów. A w ogóle ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, że na etapie omawiania tego projektu Łukasz chyba znalazł tego kompa, wydaje mi się, i jak mieliśmy tę wideo rozmowę, to zrobiło mu się takie oczy i mówi: o, ale będą bęcki. I ja to wziąłem do siebie. Zaraz zobaczycie. No, to mogłem troszeczkę to lepiej przemyśleć, bo... Znaczy, powiem tak, w momencie jak odpaliłem testy, to już wiedziałem, że tego nie wygram, ale zaryzykowałem. Ja mam coś takiego, że jak są Xeony, to ja mam problem jakby w głowie oszacować, jaką to może mieć realną wydajność. Nie wiem, czy ty też masz taki problem. Też, tak. Też trochę. Po generacji mniej więcej jeszcze jestem w stanie się domyślić, gdzie to pozycjonować, ale ogólnie one się... Więc niestety wydaje mi się, że trochę przeszarżowałem, ale może kto wie, może parę winów uda mi się wyszarpać w niektórych rzeczach. Mam mocną kartę. Trochę to za jest mocna karta. Masz coś mocniejszego? Panie. No dobra, to pokaż co ty masz, cofaniaku. Mamy tutaj Dell Precision T1500 i tak jak tutaj jest naklejka, że mamy procesor i3, to nie. Mamy i5.
750. Mamy 8 GB RAM-u DDR3. Wydaje mi się, że w najwolniejszym wydaniu, ale mamy DDR3 już w 4 modułach i 250 GB dysku SSD, a data SU800 tutaj jest w ogóle. SU800? Tak, jest SU800, nie wiem. Nie wiem jakim cudem, ale jest. To miałeś w tym zestawie, czy to kupiłeś? Nie, to było w tym zestawie. To było no w tym co zestawie. Ty mówisz? A tutaj jest dysk twardy WD 500 GB, także mam bardzo dużo przestrzeni dyskowej, system sobie zainstalowałem na tym SSD-ku. Co to jest? Poczekaj, jeszcze tylko powiem. Tak, ten komputer bez tej karty graficznej znalazłem na OLX-ie za 250 zł, pojechałem do gościa, to było w Łodzi i stargowałem na 200. Także 200 zł. Baza. Teraz tak, jeśli chodzi o kartę graficzną, tutaj siedzi GTX 780. Co? 3 GB. Jakim cudem? Poczekaj, zaraz się wytłumaczę. Niemożliwe. Zaraz wszystkim wytłumaczę. Tu jest 780, 3 GB, także wystarczy tego VRAM-u nawet na część współczesnych gier. No i teraz tak, co ja zrobiłem? Kupiłem niesprawdzonego Radeona HD7970 za 200 zł. Sprawdziłem go i okazało się, że działa. I sprzedałem go za 300. Czyli z 200 zł z mojego budżetu zrobiłem 300 zł. I kupiłem za te 300 zł GTX 780. Co może się wydawać podejrzane, ale ten GTX 780 był wystawiony na Allegro za 400 zł. I tutaj sprzedający powiedział, że karta nie działała, nie wyświetlała obrazu, dawała kod błędu 43 bodajże na jakiejś tam płycie głównej, no i nie wyświetlała obrazu, po czym przełożył ją do innego komputera ze starszą platformą i wszystko poszło od strzała. I napisał to tak dosyć uczciwie, ja wymieniłem z nim parę maili, wydawał się uczciwy, wydawało się, że mówi prawdę i mówię, dobra, słuchaj, biorę od ciebie tę 780, nieważne w jakim jest stanie, tylko musisz obniżyć cenę o 100 zł. I za 300 zł dostałem 780. Znaczy, ja chciałbym powiedzieć i tak, że to są takie haksy, żeśmy tego nie doprecyzowali. Nie doprecyzowaliśmy. Ale żeśmy, że sprzedajesz coś, flipujesz i ten no... Nie było powiedziane, że nie wolno, nie było powiedziane, że wolno. Ale nawet gdybym został z tym 7970, 3-gigabajtowym, sprawnym, myślę, że i tak byłoby mocno. Z tego, co ja się orientuję, bo akurat trochę takich tańszych Radeonów ostatnio przetestowałem, one tam mają problemy ze sterownikami, więc nie wiem, czy byś był tak bardzo do przodu, no. Jakby dalsza część tych haksów polegała na tym, że mój Dell to miał taki ten dellowski typowy zasilacz. No i ten zasilacz to jest 750-watowy zasilacz. To jest mój osobisty zasilacz taki, co kupowałem w 2008 roku. Dlatego się on tutaj znalazł, że stwierdziłem, dobra, już nie będę kupował zasilacza, ale przyznam, że za 100 zł kupiłbym zasilacz. Jakiś wystarczający do tego zestawu, prawda? Wydałem na zestaw 500 zł. No i zasilacz, teraz pytanie, czy dopuścisz to, że za tę dodatkową stówę, którą sflipowałem... Za stówę pewnie tak, no ale no to i tak realnie cena zestawu to jest 600, a nie 500. Tak, ale miałem wyjściowy budżet 500 i zrobiłem z tego 600. Się nazywa przedsiębiorczość. To jak tak, to następną stawkę ja zainwestuję coś na shortach i też zrobię większy budżet. To jest mój zasilacz, coś co się walało gdzieś po domu od ponad 12 lat czy iluś, więc teoretycznie można też dopuścić takie rzeczy. Na pewno każdemu się zasilacz wala po domu. Chodź ze mną, Kamil. Kurde, mi się tutaj tyle kart graficznych wala, patrz, nie. to mogłem sflipować. Patrz, to o miałem, patrz, takiego miałem radę. Nie, dupa, nie liczy się takie, co były kupowane słuchaj, gdzieś do jakichś filmów. Takie... Co? Nie, no to miałem starą kartę. No dobra, no to okej. To miałeś zasilacz, no. Znajdźmy taki zasilacz i doliczmy tam jakieś punkty karne do tego. Nie, no dobra, luz, jest git, no. No zrobiłeś to uczciwie, no jak sflipowałeś, no spoko, no nie mówiliśmy, że nie można, no. Mój błąd. Lecimy testy? Z testami. Może w multiscorze mam jakieś szanse, ale... W multiscorze grach... na pewno masz szanse. W grach to nie, no w ogóle bez podjazdu to będzie... Okej, okay, dobra, chociaż w tym jednym teście chyba... Chociaż ten jeden test będę miał wygrany. Okej, okay, chociaż tyle, no, dzięki. No. Kamil flipował. Tak przegrywam. Ale to tylko w tym jednym teście, jak zobaczysz, jak odpalimy CS-a, to nie będzie dla mnie litości w ogóle. Ty, a weź mu jedną kość, wyciągnij ramu. Będzie na single channel leciał. On może kiedyś się właśnie na trzy zrobić, bo będą trzy.
Czekamy. No tej piątki, nie, tak jak mówiłeś, to one nie były nigdy mocarzami no. prędkości. Te ale, ale single core score będziesz miał dużo lepszego, to, to dostanę po tyłku. 648. 648 kontra 984. No, to, to chociaż tym jednym mam wygranko. Ogólnie zrobimy sobie teraz taki benchmark, który jest w przeglądarce, bo pewnie każdy z was będzie chciał w jakimś stopniu przeglądać internet na takim komputerze. No widać, że mój wolniej te mapy w ogóle przesuwa. Okej, okay, więc, więc u ciebie 747, więc teoretycznie, jeżeli słuchać tego benchmarku, no to twój sobie lepiej radzi. Czyli mój komputer może nie do pracy profesjonalnej, Cinebench i tak dalej, nie, ale do pracy, do nauki czy do siedzenia w internecie, tak. Nie, u mnie to masakra, u mnie to nie było płynne nawet. 1300, ja mam okolice 1900 wynik, tak, ten, tak się spodziewam tutaj mniej więcej po tej karcie. No, o, 2600. Panie, ale CPU ale score... Ale patrz, faktycznie, no CPU score mam minimalnie na plus, a to powiem ci, zaskoczony jestem. Myślałem, ale tutaj że... to graphic score 2900? Miazga Łukasza. No. No, CS-a odpalamy. Ała, ała, nie, ale ojej, boli. Kamil, nie bij mnie tak mocno. Co, jakim chłopcom zrobił? 200 FPS-ów, a mój ma jakieś 45, no. Bo tutaj też to podbijanie turbo do 3,2 GHz, czy ile tamten, ta i5 lata, to a też robi robotę. Jednak rozdzielenie na dwa procesory, och, komunikacja, opóźnienia. RAM ECC. 134 klatki średnio. U mnie 40. Shadow of the Tomb Raider ustawienia średnie na DirectX 12. No to 3, 4. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Kamila zasilacz wydaje dziwne dźwięki. Te cewki to chyba już do wymiany, Kamil. Wszyscy w słuchawkach grają i tak przecież. No okej, okay, tutaj no tak. No. Dużo ludzi jest, no. Jest dużo ludzi, to jest procesorowe. No tylko patrz, twój już pierwszy test skończył, a mój dalej na loading screenie jest, nie? Ojej. Ty możesz sobie grać w te Lara Croft z takimi kanciastymi piersiami. Pół świata, to tak na tych średnich wygląda chyba, ale o, dopiero o, się załadował dopiero się świat. Załadował świat, co jest załadował świat i część góry tutaj jest. Pszt. Ej, faktycznie. Nawet Sheeran jest graficzny. Ale widzisz, tego u mnie się od razu góry załadowały. Faktycznie. Widzisz? No ty jakieś tam oszukujesz, jakieś optymalizacje, kurde, powycinał tekstury i cwaniak mówi, że teraz mu lepiej działa. No, ja go przejrzałem, zobaczcie jak się cieszy. Nawet jakbym ja miał tutaj dwie dodatkowe góry, to i tak nie spadłoby mi do 11 klatek. Teraz, moi drodzy, odpalimy Cyberpunka 2077. Tak, więc u mnie Cyberpunk się wypłaszcza i zwraca nam, że illegal exception instruction, unhalded exception. To nie jest super grywalne. Zwłaszcza jak się jeździ samochodem, to mamy 22 klatki, średnio 12, gdzieś tam na 1% low spada. To nie wygląda najlepiej. Ale wiesz co? Ja ci to poustawiam, że to będzie działać płynnie. Pozmieniałem trochę ustawienia i chodzi w takich bardziej stabilnych 30 klatkach, bo zablokowałem tutaj parę wartości, pozmieniałem. No i chodzi to na pewno lepiej niż na PlayStation 4 i na Xboxie One, więc słuchaj, no jak dla mnie grywalne, nie? No popatrz jak no, to... tak, zobacz jak w ogóle 1% low 18 już z tych 12 no. poleciało w górę, także spoko. No. Mamy parę gier przetestowanych, to teraz, żeby tego nie wydłużać, przeprowadzimy testy i przedstawimy je wam w formie wykresów. Dla przypomnienia macie tutaj jeszcze moją i Kamila platformę testową, czy nasze kompy za 500 zł. No i lecimy z testami syntetycznymi. Cinebench R20 to jedyny test, który mój komputer wygrał. Uzyskał tutaj 984 punkty kontra 648 od Kamila. Dalej mamy benchmark X265, który enkoduje kilka klipów w kodeku H265 i tutaj górą okazał się komputer Kamila, który ukończył test dużo szybciej. Mój komputer okazał się również szybszy w benchmarku Web Basemark 3.0, czyli takim teście przeglądarek internetowych. U mnie 747 punktów do 562 u Łukasza. Konkretnie skopałem również dupko Łukaszowi w 3D Marku w teście Time Spice z prawie dwukrotnie lepszym wynikiem. Po poprzednim teście nie przestały mnie boleć 4 litery, a tutaj w League of Legends
Kolejna niezła bitka. No w teamfajcie raczej nie miałbym szans. 124 klatki do 60 to istna deklasacja. I również miażdżąca przewaga w kolejnej produkcji. Od Riot Games Valorant na średnich ustawieniach Full HD 127 klatek średnio do 60. Mojego komputera nie uratował nawet tryb wysokiej wydajności w Fortnite na rozdzielczości 1080p. 105 klatek kontra 53. Auć, boli, boli. I po raz kolejny prawie dwukrotnie wyższy wynik w Rocket League. Na pocieszenie Łukasz bił mi 3 bramki. GTA 5 nie przestaje nas zaskakiwać swoją popularnością. Na ustawieniach średnich, czyli PC-towych najniższych, 39 klatek na moim zestawie, 75 na zestawie Kamila. Tak, ten śmiech chyba mówi to wszystko. 138 klatek kontra 40. Tak, dziękuję. W Cyberpunku być może mój komputer nie uzyskał jakiegoś niesamowitego wyniku, ale wszystko wygląda lepiej od 0 klatek na sekundę. Czy Wiedźmin 3 najlepszy? No cóż, 40 klatek na sekundę średnio na pewno byłoby grywalne na moim zestawie, ale no nie jak ma się to do 74, które uzyskamy na zestawie Kamila. W Tomb Raiderze powtórzę to, co już mówiłem wcześniej. Łukaszowi pozostaje kanciasta Lara Croft na komputerze z Voodoo 3. Moi drodzy, chyba tym filmem udowodniliśmy to, co wszyscy wiedzą od zawsze, czyli że jeden procesor będzie lepszy od dwóch procesorów. Tak, jeden procesor. Więc ja na swoim przykładzie pokazałem, jak nie budować komputera za 500 zł, a Kamil, jak to zrobić. Zgadza się, ale jednocześnie chciałbym tutaj taką gwiazdkę załączyć, że ja troszkę przyfarciłem i nie chciałbym was zachęcać do tego, że idźcie i kupujcie wszystkie karty z opisem niesprawdzona albo uszkodzona, bo naprawdę można się na to naciąć i w większości przypadków prawdopodobnie... One są faktycznie niedziałające. Tak. No. Są niedziałające, jak ktoś pisze niesprawdzone, to najprawdopodobniej jest już sprawdzona. Tak od siebie mógłbym wam powiedzieć, że warto zadać kilka pytań takiemu sprzedającemu. Wtedy wychodzi na to, czy unika odpowiedzi na jakieś pytania odnośnie detali, czy można też zajrzeć, co ma w asortymencie, czy ma więcej niesprawdzonego sprzętu. Jeżeli chodzi o wydajność, to warto powiedzieć, że gdyby Kamil miał prawdopodobnie taką kartę jak ja, czyli 660, to tak czy siak bym nie zmiażdżył, bo tutaj akurat problem z moim PC-tem był taki, że no jednak dwa procesory, dodatkowe opóźnienia plus też stosunkowo niskie zegary i stara architektura przełożyła się na to, tak, że w grach e-sportowych było cienko. W grach takich jak Wiedźmin myślę, że to mogłyby być bardziej wyrównane wtedy pojedynki, gdybyś miał taką kartę jak ja, no ale tam twoja karta już... Tak, moja karta poradziła sobie pięknie. Zmiażdżyła. Zmiażdżyła. Zwróćcie w ogóle uwagę, że oboje żeśmy zrobili podobnie, to tak. Znaczy... Szukaliśmy jakichś starych komputerów OEM-owych właśnie pokroju HP, tak. Dell, Lenovo i myślę, że w tym budżecie to jest dobry punkt zaczepienia za tą taką całą podstawę. Tak, dokładnie. I pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zasilacz ewentualnie, ponieważ tutaj często się pojawiają jakieś OEM-owe konstrukcje, do których nie podłączymy kart graficznych. Łukasz ma fajny zasilacz akurat, ale ja u siebie musiałem wymienić. Co jeszcze chciałem tylko powiedzieć, to że zwracajcie uwagę na cenę, ponieważ ja sobie ustawiłem najpierw cenę taką do 250 czy do 300 zł i w tej cenie miałem określone zestawy, natomiast być może się zdarzyć tak, że ustawicie sobie troszkę wyżej, powiedzmy w okolicach 400-500 i pomyślicie, że to są najlepsze specyfikacje w tej cenie, a tak wcale nie jest, bo ja w takim przedziale cenowym znajdowałem praktycznie takie same zestawy, z jakim tutaj przyjechałem dzisiaj, a który kupiłem za 200 zł. Śmieszna sprawa jest taka, że oboje z Kamilem podobnie szukaliśmy i oboje żeśmy się czaili na jeden komputer, którego finalnie nie kupił ani Kamil, ani ja. Warto się targować, bo tak, mój komputer był wystawiony za 250 zł i utargowałem na 200, karta graficzna była wystawiona za 400, utargowałem na 300. Także zawsze warto jest się zapytać. Czekaj, już zrobię notatki na przyszłość, na następną bitwę. Także pamiętajcie się również targować. Ale grzecznie się targujcie. Ale grzecznie, tak, tak, kultura. Ale pamiętajcie, zawsze pierwsza oferta bardzo nisko i potem ewentualnie idziemy w górę. 5 dych. Tak jest. Dokładnie tak. Ja mam jeszcze jedną rzecz tutaj odnośnie, chciałbym was po pierwsze prosić, żebyście napisali w komentarzach co o moim
przekręcie myślicie, czy dopuszczamy takie rzeczy ewentualnie, ponieważ będziemy ustalać sobie jeszcze zasady na następny tego typu materiał przy innym budżecie. Zero flipowania. Ale napiszcie, co myślicie, czy ogólnie w porządku, czy nie w porządku. Prawda jest taka, że kozaczyłem przed tym, zanim się tutaj spotkaliśmy, tak. Więc dostałem jasno i wyraźnie nauczkę, tak? Dokładnie. Więc umówmy się, że to było fair tym razem, żeby mi utrzeć nosa. Ja to wziąłem do siebie, Łukasz bardzo kozaczył, ja usłyszałem takie określenia jak o, nachita. Z tym komputerem to nachita i ja mówię, o nie, nie. Że ja myślałem, że kurde, może jakiegoś kortukłada wyszarpiesz albo właśnie jakiegoś fenoma, to myślę, że ten pojedynek mógłby być zdecydowanie ciekawszy niż to, bo jak wrzuciłeś i piątkę, no to nie. Z ostatniej takiej chyba wskazówki, którą ja bym dał, jeżeli celujecie głównie w gry e-sportowe, takie jak CS, Valorant, LOL, zwracajcie uwagę, tak jak to Kamil zrobił, na procesor, bo tam procesor ma bardzo duże znaczenie, zdecydowanie większe niż karta graficzna. Poważnie, to dajcie znać w komentarzach, jaki następny budżet. 250 zł? 1000? 750? Tak. 1500? My byśmy celowali prawdopodobnie w 1000, tak automatycznie idziemy w górę, ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, piszcie w komentarzach, no i tam wiadomo, trzeba klikać lajki, że tak. Który najpopularniejszy, to potem wybierzemy. Jak to pisali czasami, lajkujcie, żeby widział. Tak, lajkujcie, żeby widział, lajkujcie dla zasięgów. I co jeszcze? Chciałem tylko powiedzieć, aha, jeżeli będziecie wybierać praktycznie taki komputer gdzieś tam po ogłoszeniach, to poświęćcie na to trochę czasu, tak. Bo warto jest poszukać. Myśmy w sumie sporo czasu na tym spędzili. Tak. Tak. Gratuluję, Kamil. Dobrą robotę zrobiłeś. Bardzo dobry komputer. Ładna ta karta. Dziękuję, czekam na drugie starcie. Może się odkuje w końcu. No tak, w końcu. Bo w poprzednim starciu też wygrałem, przypominam ci. Jakim poprzednim? No Noise Weekend. No Noise Weekend. O ty. Trudne się wylosowało. Dobrze, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Będzie ciekawie. BIOS. No tak.